Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest wtorek, 23 lipca. I dzisiaj jest kolejne święto, wczoraj było Święto Świętej Marii Magdaleny, dzisiaj jest Święto Świętej Brygidy, patronki Europy, Świętej Brygidy ze Szwecji, z Upsali. Bardzo ciekawa postać, taka, no, bardzo ciekawa postać Święta Brygida, matka ośmiorga dzieci, w tym Świętej Katarzyny Szwedzkiej. Także córka też była święta akurat. W każdym razie Święta Brygida. Tak się powiada, że już od dziecka miała takie przeżycia, jak to się mówi, mistyczne, że już od dziecka właśnie była zanurzona w bardzo głębokiej relacji z Jezusem. Tak? To, co mnie tak jakoś porusza w niej, to takie dwie rzeczy, które się zresztą łączą że Jedna rzecz, tak, o której dzisiaj myślę, to taka sytuacja z jej życia, że jak miała 14 lat, to wbrew jej woli, właściwie nikt nie pytał ją o została wydana za mąż za, za takiego Ulfa. Ulf, już zapomniałem, jak miał na nazwisko, ale można sobie sprawdzić. Ulf miał 19 lat, jak, jak do, doszło do tego małżeństwa. Brigida miała 14, Ulf miał 19. I mimo, że w ogóle nie mieli wpływu na to małżeństwo, że to wszystko zostało zdecydowane poza nimi, no to jakoś weszli oboje w to małżeństwo, byli dobrym małżeństwem. Brygida była dobrą żoną, Ulf był dobrym mężem. Zresztą później Ulf wstąpił do, do klasztoru Cystersów i tam w tym klasztorze umarł, prawda? I tak Brygida została uwolna i dlatego mogła później założyć zakon, do którego sama wstąpiła, który istnieje do dzisiaj, zakon Brygidek. W każdym razie ten szczegół to dla mnie jest ciekawy, bo zobaczcie, oni w to weszli przekonani, że co prawda decyzja dokonała się poza nimi, ale skoro tak się dzieje, to znaczy, że to jest plan Boga dla nich i, i chcieli wejść w ten plan, chcieli dać się zaprosić, wciągnąć przez Boga właśnie w to, co dla nich przygotował. Właśnie myślę, że, że te doświadczenia relacji z Jezusem, z Maryją przygotowały Brygidę właśnie na to, żeby żeby zobaczyła to wydarzenie, żeby zobaczyła ten swój ślub w wieku 14 lat, na który w ogóle nie miała wpływu właśnie oczami Boga, nie oczami Boga. I to właśnie była taka zasadnicza cecha Brygidy, że ona dzięki głębokiej relacji z Jezusem, głębokiej relacji z Jezusem, dzięki lekturze Pisma Świętego, to właśnie ona do, poprosiła, żeby przełożyć pismo święte na szwedzki, żeby mogła czytać Słowo Boże właśnie dzięki nasiąkaniu Słowu Boże, Słowem Bożym, dzięki głębokiej relacji z Jezusem potrafiła... Widzieć rzeczywistość oczami Boga i, i rzeczywiście, no, dokonywała tej interpretacji sobie współczesnej rzeczywistości, I tak jak to widział Pan Bóg, nawet potrafiła doradzać papieżowi, prawda. Tak, z takich ciekawostek, które łączą Brygidę z nami, to jest taka, że też pogroziła trochę palcem zakonowi krzyżackiemu, prawda. To tak trochę z nami się łączy. W każdym razie właśnie to jest jedna rzecz, a druga rzecz, to tak mnie porusza jej niespożyta energia, bo ona do ostatnich lat życia była bardzo energiczna, bardzo działająca. Taka jeszcze jak miała 70 lat, to pojechała na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. To rozumiecie XIV wiek, tam 1470 chyba drugi rok, jak ona pojechała na tą pielgrzymkę nie 1400, tylko 1372 rok właśnie, XIV wiek, rozumiecie, to ani okrętów takich jak dzisiaj, ani samolotów, ani dróg i niebezpieczeństwa i 70 lat, a mimo to właśnie na tą pielgrzymkę pojechała, wybrała się pielgrzymka, chyba trwała prawie rok właśnie i to dwie rzeczy takie, Jej wielka mądrość, Umiejętność patrzenia na rzeczywistość oczami Boga właśnie to wielka mądrość jej i ta niespożyta energia właśnie to daje relacja z Bogiem. To daje właśnie człowiekowi relacja z Bogiem. Wielką mądrość, właśnie umiejętność widzenia, rozumienia wszystkiego, tak jak widzi rozumie Bóg i właśnie tą niespożytą energię, którą w sobie ma Bóg. To Bogu daje Jego miłość, to wszystko jest zakorzenione w Jego miłości, tak. Jego miłość daje Bogu, Bóg jest miłością i ta miłość właśnie daje Bogu mądrość i, i, i moc, prawda. Mądrość, która zawsze widzi to co dobre i moc do realizowania tego co dobre. Właśnie i, i Brygida zanurzona w relacji z Jezusem, no czerpała obficie od Jezusa i mądrość i moc. I tak jest dla nas właśnie przykładem, że rzeczywiście w życiu człowieka może realizować się to, o czym mówi Jezus. W dzisiejszej Ewangelii, kiedy porównuje siebie do krzewu winnego, nie? który napełnia sokami, życiodajnymi sokami, swoje gałęzie, dzięki temu te gałęzie produkują, mogą przynosić owoc, dzięki temu wszystkiemu, co czerpią z krzewu właśnie. Ale idźmy do dzisiejszej Ewangelii. Ta przypowieść, czy ta wzmianka o krzewie winnym, kiedy Jezus porównuje siebie do krzewu winnego, to jest w 15 rozdziale Jana. Dzisiaj z tego 15 rozdziału Jana bierzemy wiersze od 1 do 8. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest ten, który uprawia. Każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc opitry. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do Was. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał Was. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i Wy jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, Wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna lato i uschnie, i zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje was, poproście o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Wreszcie zobaczcie. Znowu się pojawia idea bycia uczniem Boga, tak. To już w Starym Testamencie właśnie mowa była o tym, że oni wszyscy będą uczniami Boga. Tak, uczniami Boga, który przyszedł do nas w Jezusie Chrystusie żyć. Uczniem Boga, tak jak na początku, człowiek był uczniem Boga. Nie? Że Bóg dzielił się z człowiekiem mądrością życia, swoją własną mądrością. Człowiek był zasłuchany w tą mądrość, dopóki się kierował tą mądrością, to wszystko funkcjonowało. To tak jakby dziecko. Trzymało się kurczowo za rękę tatę właśnie i, i dało się prowadzić właśnie, nie? że tym, co człowieka prowadziło w postrzeganiu świata, w rozumieniu świata, w postrzeganiu samego siebie, w rozumieniu samego siebie, w rozumieniu tego, co jest dobre i co jest złe. Tym, co człowieka prowadziło, to była mądrość Boga. Dzięki temu, że człowiek żył zasłuchany w słowo Boga, że zobaczcie, Bóg od początku z człowiekiem dzieli się swoją mądrością czy człowieka, w swojej mądrości. Bóg nie tylko dzieli się z człowiekiem życiem, istnieniem, nie tylko daje siebie, ale też daje właśnie słowo, słowo, które się okazuje być ostatecznie żywą osobą. Osobą, która zaprasza, żeby iść przez życie razem z nią, prawda? Osobą, tak, to Słowo staje, staje się ciałem, staje przed nami w Jezusie Chrystusie jako żywa osoba, z którą mogę się związać, z którą mogę mieć relacje, do której mogę się przyłączyć, z którą mogę być i z którą mogę iść przez życie. I dzięki temu mieć pewność, że prowadzi mnie mądrość samego Boga. Właśnie to była taka zasadnicza idea, która przyświecała się temu Ludwikowi marii Glinią de Montfortowi, Właśnie, że Jezus jest czeleniem mądrości Boga, że skoro Jezus jest czeleniem Logosu, to znaczy, Jezus jest czeleniem mądrości Boga. Nie? Tak jak Bóg na początku dał człowiekowi słowo, nie? że że ze wszystkich drzew tego ogrodu możesz swobodnie jeść, one będą służyć twojemu życiu i istnieniu, tylko tu nie jedz, bo jak tu zjesz, to tam się czai śmiercić i kiedy tam zjesz, to umrzesz, nie? Mądrość, mądrość, co służy życiu, a co nie służy życiu, mądrość, co jest dobre, a co jest złe. Bo, w rozumieniu Boga, właśnie dobre jest to, co rozwija życie, co podtrzymuje życie, co służy życiu, natomiast złe jest to wszystko, co niszczy życie, co degraduje, co cofa w rozwoju, co niszczy, co zabija. To wszystko jest złe, prawda? No i Bóg od początku właśnie się podzielił z człowiekiem słowem mądrości, zaprosił człowieka do jedności ze sobą, do tego, że człowiek żył w jedności z Bogiem, radował się tą jednością, tym byciem razem żeby kierując się mądrością Boga miał w sobie radość życia, radość istnienia i żeby odkrywał siebie właśnie jako odbicie Boga, właśnie w tym, że jestem zdolny uczestniczyć w dobrych dziełach Boga, w Jego dobrej trosce o wszelkie życie, prawda. I wtedy no, w człowieku odbijała się chwała Boga, czyli prawda o Bogu. Sam Bóg objawiał się w człowieku z światu. Właśnie to jest to, czym kończy Jezus dzisiejszą Ewangelię, że Ojciec przez to dozna chwały, że owoc opity przyniesiecie światło. Bo mamy taką też tendencję czytać tą dzisiejszą Ewangelię. Właśnie poprzez pryzmat grzechu pierworodnego i czytana ta dzisiejsza Ewangelia poprzez pryzmat grzechu pierworodnego to prowadzi nam na manowce. Na przykład można zrozumieć w ten sposób, że my musimy się czymś wykazać przed Bogiem wykazać się, że warto nas utrzymać przy życiu, bo jak się nie wykażemy, że, prawda, jak nie wyprodukujemy Bogu jakiegoś owocu, yy, tak, no to Pan Bóg zgodnie ze słowami dzisiejszej Ewangelii nas odetnie. I to jest wielkie kłamstwo. Zaraz zwrócimy do tego kłamstwa, bo ono jest ważne, nie? Właśnie w ogóle to jest tak, czytając poprzez pryzmat grzechu pierworodnego, to Ewangelia to właśnie Bóg jawi się jako taki gość, no, który tylko czyha, żeby właśnie nas przyłapać na czymś, odciąć i spalić nie? I, i pozbyć się nas. Tylko, że to w ogóle jest nierozumne, no bo po co nas stwarzać i potem tylko czyhać, nie? żeby znaleźć sobie pretekst, żeby nas zniszczyć. No, prościej byłoby w ogóle nie stwarzać. Nie? Po co byłoby nas stwarzać, i teraz, prawda, wymagać od nas, że się wykażemy, że jesteśmy warci, że jesteśmy warci stworzenia. No. No bez sensu. Pismo święte mówi, że Bóg pamięta, że jesteśmy prochem, że jesteśmy nicością. I On no, no, nie działa, nie rozumie, nie, nie oczekuje od nicości czegoś. Bo, jak można od nicości oczekiwać coś? No, właśnie o tym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, że właśnie sami nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Dlatego ono nas niczego nie oczekuje. To on się składa w nasze ręce i to on chce być niesiony światu. Nie? To właśnie o to chodzi, żebyśmy my zrywali owoc z drzewa życia. Co czynimy na Eucharystii? Nie? Zrywamy owoce z drzewa życia, karmimy się Jezusem, Jego życiem, Jego mądrością, Jego miłością, Jego siłą, no, no Jezusem, Jego duchem. Prawda? To się dzieje na Eucharystii. Potem na końcu Eucharystii posłani z tym, czy zostaliśmy nakarmieni, w co zostaliśmy wyposażeni. No, taka jest logika Boga. No Bóg jest logiczny, tak? Bóg jest rozumny i wie, że jeżeli chce czegoś od nas, to najpierw musi nas w to wyposażyć, bo sami z siebie jesteśmy nicością. No co można oczekiwać od nicości? Jak chcesz coś od kogoś, kto nic nie ma, to najpierw musisz mu to dać, prawda? Dlatego Jezus właśnie nawołuje, żebyśmy trwali w Nim, żebyśmy z Niego czerpali, Nim się karmili, karmili się Jego słowem, Jego ciałem, krwią. Karmili się Jego duchem, Jego mądrością, Jego miłością, i że się to wszystko, co czerpiemy z Jezusa, nieśli światu. Właśnie, że to tak funkcjonowało. I wtedy w nas się będzie objawiał Bóg, wtedy w nas będzie żył Jezus. Im bardziej od niego będziemy czerpać i im, im bardziej damy się przesiąknąć nim, Jego słowem, tak jak Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii. Jego duchem, jego myśleniem, jego mądrością, tym bardziej Jezus z nas się ukształtuje i tym bardziej Jezus przez nas objawi się światła, a w Jezusie objawia się chwała Ojca, czyli prawda Ojcu. Chwała Boga jest sprawdzona o Nim. Nie mam walczyć o chwałę Boga. Właśnie zobaczcie, że Jezus stawia to w dzisiejszej Ewangelii zupełnie odwrotnie. Nie mam walczyć o wytrwanie w Bogu w jedności z Bogiem. Mam walczyć o to, żebym nie przestał się karmić Bogiem i tym wszystkim, co od Boga pochodzi. A wtedy Bóg się będzie we mnie kształtował i On się będzie we mnie objawiał. I On się będzie we mnie objawiał światu. Właśnie dzisiejsza Ewangelia jest no wymierzona w to, co się dokonało na grzechu pierworodnym. Mianowicie grzech pierworodny nas utopił w mniemaniu czy w marzeniu o samodzielności, o samowystarczalności. Że właśnie człowiek w momencie grzechu pierworodnego uwierzył, że no takie kurczowe trzymanie się Boga, to, to, to trwanie w jedności z Bogiem i to karmienie się Bogiem i tym wszystkim, co od Boga pochodzi, no to, że to jest wada, nie? że to jest uzależnienie, to jest złe, to trzeba się usamodzielnić, prawda? trzeba się stać samowystarczalnym, to wtedy dopiero człowiek będzie jak Bóg, jak się stanie samodzielny i samowystarczalny. A taki człowiek właśnie przywiązany do Boga, będący z Bogiem, w jedności z Bogiem, karmiący się Bogiem i tym wszystkim, co od Boga pochodzi, no to właśnie daliśmy sobie wmówić, że to jest złe, to jest upadlające. No jak to jest upadlające zaproszenie do jedności z Bogiem? W jakim sensie to jest upadlające? Nie? Zresztą, że zostaliśmy zaproszeni do jedności z samym Bogiem, do Bog z jedności z Bogiem, który jest jednością, jednością osób. Ja zostałem stworzony jako osoba zaproszona do tej jedności osób. I to jest takie upadlające, że jestem zaproszony do jedności osób? Zobaczcie, to jest właśnie chrzest, który przyjmujemy. Chrzest, który nas zanurza w Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zanurza w jedność Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jezus, zobaczcie, przyszedł przekonywać nas, że to zaproszenie do jedności nie minęło, mimo że myśmy dali sobie zakręcić w głowie, uwierzyliśmy, że to zaproszenie do jedności to jest jakiś obciach i że to nie, to nie ma co wchodzić w tą jedność, to trzeba się usamodzielnić. Właśnie, i kiedy żeśmy próbowali się usamodzielić, to żeśmy skończyli, prawda, w prochu ziemi, z którego zostaliśmy wzięci, i odkryliśmy, że nie jesteśmy w stanie udźwignąć ciężaru swojego istnienia, w ogóle ciężaru czegokolwiek, że sami z siebie rzeczywiście nie jesteśmy w stanie nic, nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, co się dzieje, wymyśleć o co w tym wszystkim chodzi, jak to wszystko powinno działać, że jak tak próbujemy sami po swojemu, to w czambu wszystko niszczymy. Właśnie, i kiedy się okazało, że leżymy bezsilni na ziemi, bez tchu, prawda, bez życia, że wróciliśmy do prochu, z którego zostaliśmy wzięci, marząc o samodzielności i samowystarczalności, to jaka jest odpowiedź Boga na to? Nie? Że w ogóle zobaczcie, że to marzenie o samodzielności i samowystarczalności, to marzenie o tym, że to ja coś zrobię dla Boga, nie? a Bóg taki będzie nieruchomy obserwował, jak ja tu się wykazuję. To właśnie marzenie, te, te wszystkie takie marzenia tego typu, nie? że to ja coś zrobię, nie? że to ja będę zbawicielem Boga, że, że prawda? to ja uratuję Boga, to ja uratuję świat, że to Pan Bóg potrzebuje, żebym ja przyniósł cały świat do niego i żebym nie wiadomo co zrobił, nie wiadomo czym się wykazał, albo w ogóle odsunąć Boga na bok, że ja to wszystko po swojemu zrobię. Ja chcę być samodzielnym, niezależnym panem siebie, swojego życia i całego świata, nie? że to powoduje, że właśnie doświadczamy, że to wszystko coraz bardziej nie funkcjonuje, że my się coraz bardziej z tym wszystkim nie radzimy, nie? że coraz bardziej sobie z tym wszystkim nie radzimy i zamiast wyciągnąć wnioski i wrócić do Boga, dać się przekonać Jezusowi o tym, że zaproszenie do jedności nie minęło, to my coraz bardziej uparcie próbujemy poradzić sobie sami, to wszystko coraz bardziej idzie w grozy i pył, prawda? W grozy i pył i sami się rozpadamy w grozy i pył i w ogóle to wszystko nie funkcjonuje. I teraz jaka jest odpowiedź Boga na to wszystko? No właśnie taka, jaka przychodzi w Jezusie. To wielkie zaproszenie do powrotu do jedności. Co, oj, co Bóg robi w odpowiedzi na to, że ja walczyłem sam po swojemu, rozbiłem wszystko w proch i pył i sam padłem w proch na końcu bez siły. No, wedle tego, jak jest przetłumaczona dzisiejsza Ewangelia, to Bóg takich odcina i wrzuca w ogień, tak? No, tak naprawdę to odcina, to jest takie greckie słowo airo. Już chyba kiedyś mówiłem o tym słowie, to jest airo. Airo to jest taki gest, taki, Airo. To nie jest odcinanie. Pierwotnie airo oznaczało właśnie taki gest ojca, który bierze nowonarodzone dziecko i unosi, nie? w gestie dumy, w gestie uznania ojcostwa, to jest mój syn, moja córka. I teraz jaka jest odpowiedź Boga na to, że myśmy wszystko zniszczyli, wszystko rozwalili, śniąc sen o samodzielności, o samowystarczalności, prawda? I to właśnie ten sen to przyjmuje takie dwie skrajne postacie, że albo Bóg jest w ogóle niepotrzebny, i jest w ogóle wrogiem, i trzeba go odsunąć w ogóle na bok i robić wszystko po swojemu, tak jak nam się podoba. To jest jedna skrajność. A druga skrajność, taka wprost przeciwna, to jest taka, że no my się tu będziemy wykazywać przed Bogiem, co, co my tu dla niego nie zrobimy. Nie? I obie skrajności prowadzą do tego samego: do rozwalenia wszystkiego w proch i pył i do tego, że ja leżę rozwalony w proch i pył. Nie? I teraz jak Bóg reaguje? On się nachyla. I mnie unosi. On nachyla, chce wziąć się w swoje ręce, unieść na nowo. Unieść na nowo, po pierwsze przypomnieć mi, kim ja naprawdę jestem, że Bóg po pierwsze zobaczy w Jezusie, objawia się Bóg, który nigdy się nie wyparł tego, że jest Ojcem, nigdy się nie wyparł mnie, że jestem Jego dzieckiem i zaprasza mnie, żebym ja na nowo uznał siebie za dziecko, dziecko, które potrzebuje trzymać Ojca za rękę, potrzebuje być zasłuchane w Ojca, zapatrzone w Ojca, potrzebuje karmić się wszystkim, co od Ojca pochodzi, bo inaczej sobie nie poradzę. Właśnie to, to o to chodzi. Że dobra, pognałem jak pies spuszczony z łańcucha, prawda, powalczyłem ze sobą, z ludźmi, z życiem sam po swojemu. Teraz leżę rozwalony w proch i pył, wszystko mam zgruzowane. No to dobra, to chociaż teraz, żebym wyciągnął wnioski i dał się wzi wreszcie wziąć na ręce. Właśnie to jest ciągle ta idea z księgi Rodzaju, że do ogrodu rajskiego można być wniesionym tylko na rękach. Tylko na rękach. Jeżeli ja chcę, żeby to zaczęło funkcjonować, to potrzebuję dać się wziąć na ręce, dać się przekonać. Dać się przekonać, że Bóg nie przestał we mnie widzieć swojego dziecka, nie przestał uważać się za swojego Ojca, nie przestał marzyć o to, żeby o mnie się zatroszczyć. Zatroszczyć się, nakarmić, nakarmić swoją miłością, nakarmić tym wszystkim, co jemu daje mądrość i moc, nakarmić swoim słowem, nakarmić swoją mocą, nakarmić swoją mądrością nakarmić swoim światłem, pokojem, nakarmić swoim duchem, tym wszystkim, co do nas przychodzi przez Chrystusa. Że tu się potrzebuje karmić po pierwsze. I teraz Bóg, jak chce mnie przekonać, żebym dał się karmić, no właśnie przypomina mi, że jestem Jego dzieckiem. I że zaproszenie do tego, żebym się na nowo chwycił jego ręki, nie minęło, wcale nie minęło. Właśnie to, co doświadczył ojciec, syn marnotrawny, wracając, on wyciągnął wnioski, wrócił do ojca i doświadczył, że ojciec nie przestał być ojcem, on nie przestał być jego dzieckiem, tylko już właśnie w pokorze dał się ojcu traktować jak dziecko. I właśnie o to chodzi. Nie? Jezus to powiedział, że jeżeli się nie staniemy jak dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego, bo tam można wejść tylko na rękach, właśnie prowadzonym przez słowo Ojca, nie? to słowo, które stało się ciałem. Żeby to wszystko zaczęło funkcjonować, to ja potrzebuję rzeczywiście stać się uczniem, dać się uczyć, uczyć tej mądrości, która jest w Bogu, która przychodzi do mnie w Jezusie, którą Jezus mi przekazuje, dając mi słowo, dając ducha. Żeby to wszystko funkcjonowało, to potrzebuje siły Jezusa, nie? tej siły, która płynie z Jego miłości, potrzebuje karmić się Jego miłością, potrzebuje karmić się Jego ciałem i krwią, żeby mieć z tego siłę, siłę wytrwania przy mądrości Ojca. Bo świat będzie mnie ciągle kusił, żebym ja pluną na mądrość Ojca i żebym zaczął się kierować logiką tego świata, która jest tak naprawdę antylogiką. No widać, do czego prowadzi. Widać do czego prowadzi. Teraz ja potrzebuję po pierwsze mądrości ojca, która przychodzi do mnie w Jezusie, a po drugie, siły Jezusa, siły dziecka bezbronnego, które jest dogłębnie przekonane, że nie może puścić ojca nawet na moment nie może puścić ojcowskiej mądrości nawet na moment, bo właśnie się rozbije, no padnie i nie przeżyje. Właśnie widzicie, mądrość Jezusa, Jego siła, to jest mądrość dziecka, to jest siła dziecka, która jest, która jest dogłębnie przekonane o swojej bezradności, o tym, że ja potrzebuję Ojca. Tak, i Ojciec nigdy nie przestał mi wychodzić naprzeciw, tylko to ja daje się ciągle sprowokować do myślenia, że z czymś sobie poradzę sam. No i później to tak funkcjonuje, jak funkcjonuje. Tak funkcjonuje, jak funkcjonuje, nie? I właśnie, każde oddalenie się od Chrystusa, no, kończy się zadyszką, kończy się prawda utratą mądrości, kończy się zagłębianiem się w coraz większe błędy i kończy się tym, że coraz bardziej mi brakuje pary i co ciekawe, Zobaczcie, jak to działa, że wystarczy na chwilę oddalić się od Jezusa, już nie wiesz, jak wrócić. Nie? Wydaje ci się, że wiesz, do czego masz wrócić, a odkrywasz, że nie masz siły. To nawet tak z modlitwą działa. Że niby się modlisz, niby wszystko funkcjonuje, na chwilę przestaniesz się modlić, na chwilę przestaniesz regularnie się modlić, bo niby wiesz, do czego wrócić. I nagle odkrywasz, że już nie umiesz wrócić, nie jesteś w stanie wrócić. Właśnie to jest to. Beze mnie nic nie możecie uczynić. To jest takie słówko choris. To choris to, to mówi tak, o, o takim oddzieleniu, o separacji, oddaleniu. Choris mówi o pewnej takiej przestrzeni między nami, że ta przestrzeń między nami się powiększa i wtedy ja nie mogę czerpać od Ciebie. Rzeczywiście zostaję sam i odkrywam, kim jestem rzeczywiście sam z siebie, że jestem garszą prochu. A tego ojciec dla mnie nie chce. On chce, żebym odkrywał, kim jestem dla niego, kim on mnie czyni. Właśnie, więc ojciec chce podnosić, tak, i później jeszcze jest jedna czynność ojca, oczyszczanie, bo teraz tak, jeżeli ja się dam przekonać o miłości ojcowskiej, właśnie w reakcji ojca na, na, to, to, na tą moją samowolkę, to już zaczynam mieć w sobie mądrość tej miłości, zaczynam widzieć oczami ojca i wtedy ojciec coraz więcej może ze mną zrobić, bo zaczynam coraz bardziej widzieć poprzez pryzmat jego miłości, coraz bardziej widzę to, jak on widzi. I coraz łatwiej jest mi się zgodzić i odnaleźć radość w tym, co ojciec ze mną robi. Przestaję widzieć w ojcu wroga, który robi wszystko inaczej, niż ja bym chciał. Jakby Coraz łatwiej jest mi rezygnować z tego, co ja bym chciał, i coraz łatwiej jest mi jest chcieć tego, co chce ojciec, i widzieć tak, jak widzi ojciec, i rozumieć to, co ojciec robi. I coraz łatwiej jest mi wchodzić w działanie ojca, dlatego ojciec może robić coraz więcej. Bo właśnie tu jest taki czasownik Airo, o którym już mówiłem, a to oczyszczanie to jest katairo. I to brzmi bardzo podobnie. Co prawda, te czasowniki nie są ze sobą formalnie spokrewnione, ale w uszach greka to brzmi bardzo podobnie. I to katairo to brzmi tak jakby Airo wzmocnione. Że ojciec mnie unosi jakby coraz szybciej, nie? coraz szybciej, coraz bardziej energicznie, bo jestem coraz, w stanie coraz więcej znieść. I, i, im więcej dam się napełnić miłością Ojca przez Chrystusa, yy, mądrością Ojca, i im bardziej patrzę na siebie, na to, co Ojciec robi, na moją codzienność, na życie, na współczesność ocami Ojca, tym więcej można ze mną zrobić. Tym szybciej ten proces idzie. I tym szybciej ten proces idzie. I to jest właśnie prawda o dzisiejszej Ewangelii. O nie, nieustającym zaproszeniu Boga, żeby dać się wziąć na ręce, unieść do Jego poziomu dać się nauczyć, dać się opowiedzieć o Jego miłości, dać się nauczyć Jego miłości, miłości, która daje Bogu mądrość i moc, dać sobie oczyszczać wszystkie fałszywe przekonania, fałszywe idee, fałszywe myślenie, dać się oczyszczać Słowem Ojca, Słowem, które przychodzi w Chrystusie, które jest w Piśmie Świętym, nie? Słowem, które żyje w Kościele, prawda? Dać się oczyszczać z tych wszystkich kłamliwych wyobrażeń, kłamliwych idei, kłamliwych przyzwyczajeń, kłamliwych schematów, kłamliwych konstrukcji, to co jest w że jesteście czyści dzięki słowu, które do Was mówię, nie? słowu. Nie? I zobaczcie, że my potrzebujemy też kogoś, kto nam powie, jak to słowo rozumieć, bo zobaczcie, jak łatwo jest nam to słowo zrozumieć opatrznie poprzez pryzmat właśnie naszych wewnętrznych zakłamań. Nie? Tak ciągle do mnie wraca ten psal 80, o którym wczoraj mówiłem, nie? że odnów nas, panie, odnów nas wewnętrznie, przemień nas wewnętrznie, a wtedy zobaczymy we wszystkim twoje rozpromienione oblicze i będziemy uratowani. Właśnie ciągle wraca ta idea, żebym dał się czyścić zakłamania, dał się sobie tłumaczyć, dał sobie wytłumaczyć, nie? Dał sobie pokazać, dał się nauczyć, nie? dał się poprowadzić, żebym, broń Boże, nie zostawał sam, bo człowiekowi nie zdoł, żeby być samemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.